Witam, witam serdecznie z powierzchni planety Ziemia i zapraszam na ostatnie kosmiczne historie i awanturki. Zaczynamy od Starship numer 9. To oczywiście górny stopień nowej rakiety SpaceX o roboczej nazwie Super Heavy. Jest to na razie prototyp i numer seryjny oznacza kolejną testowaną w Boca Chica w Teksasie wersję tego pojazdu kosmicznego. Starship ma docelowo wynosić ludzi na orbitę, zawozić ich na Księżyc, by w końcu wylądować załogowo na Marsie. Z 8 poprzednich prototypów testów nie wytrzymał żaden z nich, ale generalnie o to właśnie chodzi, aby sprawdzić kolejne elementy budowy pojazdu w możliwie najbardziej ekstremalny sposób. Uzyskane w ten sposób dane są bezcenne, bo każdy następny prototyp jest dzięki temu lepszy. Numer 8 dokonał do tej pory najbardziej skomplikowanych manewrów, ale rozbił się przy lądowaniu, choć niewiele brakowało. Teraz kolej na numer 9. SpaceX zazwyczaj przed startem dokonuje testu silników. W przypadku numeru 9 dokonano 2 testów, a następnie jeszcze 3 testy jednego dnia w czasie 3 godzin. Zazwyczaj, gdy podczas startu następuje odliczanie i w ostatniej chwili zostaje ono przerwane, a przez to lot odwołany, oznacza to, że rakieta musi czekać na następne okienko startowe, bo trzeba sprawdzić system i dotankować paliwo. W przypadku SpaceXu takie działanie jest znacznie szybsze. Nawet po przerwaniu odliczania SpaceX jest w stanie błyskawicznie dotankować rakietę, sprawdzić system i zdążyć wystrzelić tę rakietę wciąż w tym samym okienku startowym. Żadna inna firma kosmiczna nie potrafi czegoś takiego dokonać. Być może potrójny test silników Starshipa był właśnie testem na przerwane odliczania, wygaszanie silników, błyskawiczne sprawdzanie systemów, dotankowanie i ponowne odliczanie. Przy okazji zdecydowano się wymienić 2 z nich. Podobno wymagają drobnych napraw i znów taka wymiana to poważne przedsięwzięcie, które w przypadku innych misji kosmicznych przesunęłoby start rakiety o miesiące. W przypadku SpaceXu będzie to tylko kilka dni więcej. Tak więc SpaceX może powtórzyć ten test jeszcze kilka razy, zanim odpali rakietę. Numer 9 ma próbować dokonać tego samego co numer 8, ale będzie chciał spróbować tym razem bezpieczniej wylądować na Ziemi. Zamierzany lot na wysokość 15 km i z powrotem miał mieć miejsce w ten weekend, ale ze względu na wymianę silników zostanie zapewne przesunięty co najmniej o tydzień. Jeśli komuś wydaje się, że takie statyczne odpalanie silników rakiety to nic wielkiego, to proszę porównać to do rakiety SLS, tej niesławnej rakiety NASA, nad którą znęcam się przy każdej możliwej okazji. W SLS także dokonano statycznego testu silników. Tych silników jest 4 i były budowane jeszcze dla wahadłowców. Jest to więc już historyczna technologia. Do pierwszego stopnia rakiety będą doczepiane 2 dodatkowe silniki. I ten jedyny test miał trwać przez 8 minut, ale miał sprawdzić ich działanie przez pełną długość planowanego startu. Okazało się jednak, że cały system musiano wyłączyć już po 60 sekundach. Gdyby coś takiego przydarzyło się na wyrzutni, to zatrzymanie startu rakiety nie byłoby łatwe. 2 dodatkowe boostery, które mają być doczepione do SLS, są napędzane paliwem stałym i są niewyłączalne. Oznacza to, że cała rakieta byłaby utracona. I aby do tego doprowadzić, budowano tę rakietę przez ostatnie 10 lat. Filozofia NASA i firmy Boeing, która buduje rakietę SLS, jest zupełnie inna niż SpaceX. NASA uważa, że takie testy, jak robi teraz SpaceX, są zbyt drogie i NASA dokonuje ich w modelu komputerowym. W przypadku SLS myślano nawet o tym, aby nie robić tego testu, tylko jak przyjdzie właściwy moment, odpalić rakietę i wysłać ją w kosmos. Wygląda jednak na to, że testy komputerowe, mimo że tańsze, wydłużają czas budowy pojazdu. Jak pokazał realny test, nie można na nich polegać.
NASA nie wypowiedziała się konkretnie, czy będzie powtarzać ten test, czy zaryzykuje i złoży wszystko w jedną całość na przylądku Canaveral. Sytuacja jest więc taka, że jeżeli z SLS coś pójdzie nie tak, to oznacza to, że NASA jest w poważnych kłopotach. Jeśli rakieta zostanie ustawiona na wyrzutni w Cape Canaveral, oznacza to także, że start musi nastąpić nie później niż rok od momentu montażu. Tylko tyle czasu paliwo stałe w dodatkowych boosterach utrzyma swoją jakość i konsystencję. Dlatego los SLS jest nadal niepewny i dobrze się stało, że amerykański kongres uznał, że misja Clipper, która ma polecieć na księżyc Jowisza Europa, nie ma obowiązku lecieć na rakiecie SLS i może polecieć Falconem Heavy. Jest to, proszę Państwa, westchnienie ulgi. Administracja państwowa tym razem ugięła się, uznając, że finansowana z budżetu misja nie musi lecieć na finansowanej z budżetu rakiecie, do czego jest zobowiązana regulacjami prawnymi. NASA jest państwową agencją i jeśli jest dostępna państwowa rakieta, to misja NASA jest zobligowana z takiej rakiety skorzystać. Ma to teoretycznie zaoszczędzić koszty, ale w przypadku rakiety SLS jej koszt wystrzelenia wyniesie około miliarda dolarów. SpaceX zrobi to za 10% ceny. Resztę kasy NASA może użyć na inne swoje cele albo premie dla zarządu. Do tego SLS jest nadal w fazie testów i budowy, a Falcon Heavy jest nie tylko sprawdzony, ale i gotowy do startu. Misja NASA, która ma zbadać Europę, jest wspaniała i ma się przyjrzeć bliżej temu księżycowi, który jest skuty lodem, ale pod kilkoma kilometrami jego warstwy znajduje się woda w stanie płynnym, co może oznaczać możliwość życia pozaziemskiego. Misja Clipper byłaby tym samym najbardziej spektakularną misją kosmiczną NASA od czasów sondy New Horizon, która jeszcze nie zakończyła swojej działalności i zamierza śladem Voyagerów opuścić nasz Układ Słoneczny. Dookoła Jowisza pracuje misja Juno, która właśnie dobiegła końca, ale ze względu na dobry stan sondy NASA przedłużyła jej pracę. Sonda bada poziom promieniowania planety, a także jej pole magnetyczne. Misję przedłużono o 2 lata i jej zadaniem będzie obserwacja bieguna północnego Jowisza. Zanim do tego dojdzie, sonda zrobi przegląd księżyców Jowisza i przeleci obok nich w niewielkiej odległości. I jednym z księżyców będzie także Europa. Jest to ekscytujące, bo od czasów sondy Galileo, badającej księżyce Jowisza w latach 90., nie mamy żadnych nowych zdjęć tych ciał niebieskich. I w tym roku Juno przeleci obok księżyca Ganymedes. NASA przedłużyła także misję InSight, pracującą na Marsie. Ta misja jest niestety tylko w połowie udana. Sejsmometr rejestruje wstrząsy tektoniczne i to bez większych problemów. Problemem jest jednak polski kret na InSight, który nie może wkopać się w marsjańską glebę. Ostatecznie postanowiono zaprzestać kolejnych prób wkopania się kreta, bo zabierają one zbyt dużo energii sondy. Kolejna przedłużona misja to misja japońskiej sondy Hayabusa, która wykonała swoje zadanie, pobierając i wysyłając na Ziemię próbkę z asteroidy Ryugu. Sonda nie może pobrać kolejnych próbek, ale wszystkie jej instrumenty pokładowe działają doskonale, a do tego ma jeszcze spory zapas paliwa. Sonda jest wyposażona w silnik jonowy, co oznacza, że może odbyć naprawdę odległe podróże. I wybrano już dla Hayabusy kolejny cel badawczy, którym jest następna asteroida o dźwięcznej i wpadającej w ucho nazwie 2001 CC21. Jest to asteroida średniej wielkości o średnicy 700 metrów. W sondzie odpalono silnik jonowy i jest już w drodze. Dotarcie do celu zajmie jej 6 lat. Rozpędzenie silnika jonowego zabiera wiele czasu. Kiedy Hayabusa dotrze do swojego celu w 2026 roku i wykona swoje zadanie, nadal będzie miała wystarczającą ilość paliwa na kolejny cel, do którego dotrze w 2031 roku. I jej celem jest niewielki kosmiczny kamyczek
1998 KY26, który ma zaledwie 10 metrów średnicy. I jest to bardzo interesujące, bo badane do tej pory asteroidy były sporych rozmiarów. I ta będzie pierwszym tak małym kosmicznym kamykiem, który zamierza zbadać japońska sonda. I jest to fantastyczna misja, która jest w stanie zebrać ogromną ilość informacji. Amerykańska sonda New Horizon także wyposażona jest w silnik jonowy i odpowiednio dużą ilość paliwa. Jednak New Horizon, lecąc w stronę pasa Kuipera, nie napotka już na swojej drodze żadnego obiektu. Aparatura badawcza sondy używana jest obecnie do badania eksoplanet. Inna sonda NASA, OSIRIS-REx, która pobrała próbkę z asteroidy Bennu, po wysłaniu jej na Ziemię ruszy w kierunku mrocznej i mającej ponurą sławę asteroidy Apophis. Japońska agencja kosmiczna JAXA podpisała z USA umowę na wspólną budowę i użytkowanie księżycowej stacji kosmicznej Gateway. Japończycy mają dostarczyć baterie słoneczne i człon stacji, do którego będą cumować japońskie statki transportowe HTV-X. Budowa stacji księżycowej ruszy w momencie, gdy amerykański kongres przyzna na ten cel pieniądze, na co w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej się nie zanosi. Oczywiście o swój udział w kosmicznym torcie walczy szereg mniejszych firm, co sprawia, że walkę tę ogląda się z ogromną przyjemnością. Firma Momentum pracuje nad kosmicznym holownikiem i ma to polegać na tym, że ktoś sobie strzela Falconem satelitę na orbitę, ale chce zaoszczędzić na jej ustawieniu na pożądanej orbicie i zamiast płacić SpaceXowi, zamawia tylko wyrzucenie jej w dowolnym miejscu na orbicie okołoziemskiej. I wówczas takiego satelitę odnajduje holownik Momentum i holuje we właściwe miejsce za mniejsze pieniądze. Pierwszy holownik miał być wyniesiony na orbitę w tym miesiącu, ale do tego nie dojdzie. Firma Momentum nadal nie ma wszystkich pozwoleń, których wydanie zostało opóźnione przez obecną zarazę. Mimo to swoje rakiety zamierza wysłać w kosmos aż 7 prywatnych firm kosmicznych. Jak już informowałem wcześniej, nie wszystkie prywatne firmy kosmiczne odnoszą sukcesy. Firma Sierra Nevada, budująca samolot kosmiczny Dream Chaser, najprawdopodobniej ma poważny problem techniczny ze swoim pojazdem. Pod pretekstem zarazy przesunęła pierwszy start swojego samolotu na rok 2022. I jest to zaskakujące, bo zespół inżynierów pracujący w tej firmie to prawdziwy Dream Team. Także ilość informacji z firmy na temat tego, co się dzieje, jest minimalna. Firma Blue Origin, potencjalnie najgroźniejszy przeciwnik SpaceXu, dokonała 8 testu kapsuły pasażerskiej na rakiecie New Shepard. Kapsuła osiągnęła wysokość 107 km. Ze studia Blue Origin transmisję na żywo prowadziła pani, którą kiedyś lubiłem, ale teraz gra mi na nerwach do tego stopnia, że wolałem oglądać całość bez głosu. Nadmiar ekscytacji tej pani każe rozmyślać nad stanem zdrowia jej umysłu. Blue Origin jak na swoje możliwości nie dokonał niczego ekscytującego. Był to ten sam 8 test na wysokości granicy kosmosu. Dla rakiety New Shepard był to już 14 test. Jest ona w stanie wylądować z powrotem na Ziemi po wyniesieniu swojego ładunku, ale jest to niewielka rakieta i jak na możliwości Blue Origin niepoważna. Jej loty nie są zaliczane nawet jako loty kosmiczne, a suborbitalne. Wszyscy czekają na rakietę New Glenn, ale mijają lata i nikt jej nie widział. Działalność Blue Origin zaczyna przypominać to, co robi NASA z SLS. Blue Origin zamierza dokonać identycznego testu z rakietą New Shepard w lutym tego roku i w kwietniu kolejny lot tej rakiety ma być załogowy. Wygląda na to, że celem Blue Origin są wyłącznie loty turystyczne. Kosmicznych turystów zamierza wozić także SpaceX i pierwszy taki lot ma się odbyć w październiku tego roku. Jeśli Blue Origin nie przyspieszy swoich prób, to może stracić swoją klientelę na rzecz SpaceXu. Firmą z tej samej turystycznej półki jest Virgin Galactic, która również utknęła w miejscu i jak się okazuje, niecałkowicie.
Jej filia, firma o nazwie Virgin Orbit, odpaliła rakietę z systemu zwanego Launcher One, która z sukcesem wyniosła na orbitę okołoziemską 10 smallsatów NASA. Prace nad tym systemem trwały 8 lat, ale w końcu się udało. Jest to drugi zakończony sukcesem lot w kosmos w tym roku i tym samym w kosmicznej lidze USA prowadzi z resztą świata 2-0. Jak Państwo widzicie, jest to prawdziwa kosmiczna opera. Do programów kosmicznych należy jeszcze dodać komponent wojskowy, bo kosmiczne siły zbrojne są już od jakiegoś czasu faktem. Za miejsce kwatery głównej tej organizacji uważane było Colorado Springs w stanie Colorado. I z tego miejsca kontroluje się lot i pracę wszystkich amerykańskich satelitów wojskowych, więc miejsce takiej kwatery głównej sił kosmicznych wydawało się logiczne. Tymczasem, ku zaskoczeniu wszystkich, siły kosmiczne będą stacjonować w Huntsville w Alabamie. Całkowite przeniesienie tej operacji z Colorado zajmie 6 lat. I jest to wystarczająca ilość czasu dla polityków z Colorado, aby zablokować te przenosiny. Ciekawe jest miejsce, w którym miałaby się znajdować nowa kwatera główna, bo jest to tak zwany Redstone Arsenal, miejsce, gdzie Wernher von Braun i jego naukowcy ze spinacza tworzyli program Apollo, modernizując rakietę V2. Amerykańskie siły kosmiczne w ramach swojej organizacji utworzyły własną agencję wywiadowczą. Pełna nazwa nowej agencji brzmi US Space Force Intelligence Surveillance and Reconnaissance Enterprise, co znaczy inicjatywa wywiadowcza, inwigilacyjna i rozpoznawcza amerykańskich sił kosmicznych. Jest to surowe i nieliterackie tłumaczenie nazwy, w której znajduje się słowo inicjatywa, czyli Enterprise. I można odnieść wrażenie, że użyto go z pełną świadomością, aby nawiązywało do NCC 1701, Enterprise i Star Treka. Stworzenie kosmicznej agencji wywiadowczej nie powinno być zaskoczeniem, bo każdy rodzaj sił zbrojnych ma swój własny wywiad i kontrwywiad. Wywiad sił kosmicznych ma zajmować się obserwacją i zwiadem. I takie zestawienie słów nie powinno wzbudzać żadnych podejrzeń, prawda? Ale w sensie kosmicznym ich znaczenie jest znacznie szersze. Kosmiczny zwiad obejmuje także badanie innych ciał niebieskich w poszukiwaniu instalacji wroga lub potencjalnego wroga, jak na przykład tego, który zbudował kiedyś dziwaczny księżyc Saturna, Japetus. Może to być także zwiad w celu wykrycia i oszacowania asteroid bogatych w supercenne surowce. Dlatego wywiad kosmiczny będzie działał w ścisłej współpracy z NASA, a także NRO, National Reconnaissance Office. W szerszym sensie trzeba patrzeć także na słowo obserwacja. Oczywiście wywiad kosmiczny będzie chciał obserwować poczynania swoich potencjalnych przeciwników lub konkurencji, ale w kosmicznym sensie taka obserwacja może dotyczyć aktywności nieziemskiej. Tak, mam tu na myśli UFO i obcych. I zapewne uśmiechacie się Państwo teraz, uważając, że trochę przesadzam. Może nie groźnie, ale przesadzam. No to posłuchajcie Państwo tego. Avi Leb jest astrofizykiem, profesorem i dziekanem Wydziału Astronomii z Harvardu. Jest on uważany za jednego z najwybitniejszych astronomów USA. Jego ostatnia praca naukowa dotyczy kosmicznego kamienia, który wtargnął do naszego Układu Słonecznego w 2017 roku. Obiekt nazwano Oumuamua i wywołał on wiele kontrowersji, omawianych także w tym programie. Astronomowie tłumaczyli, że jest to obiekt naturalny i doniosłość tego wydarzenia polegała na tym, że po raz pierwszy dostrzegliśmy coś, co tylko chwilowo pojawiło się w Układzie Słonecznym, zrobiło rundkę wokół Słońca i odleciało w bezmiar kosmosu. Odzywały się co prawda głosy, że jest to pojazd lub sonda obcych, powołując się na powieść Artura C. Clarka Spotkanie z Ramą, gdzie pisarz wiele lat temu przewidział możliwość takiego wydarzenia, ale naukowcy nie chcieli widzieć w tym nic niezwykłego. I tak by zapewne zostało, gdyby nie Avi Leb, astronom wybitny, powszechnie znany i szanowany, który ku zdumieniu wszystkich uznał, że Oumuamua jest obiektem stworzonym sztucznie, a więc przez kogoś, kto wysłał go na rekonesans do naszego Układu Kosmicznego.
Tak więc choćby z tego powodu komórka wywiadowcza i rozpoznawcza sił kosmicznych będzie miała za zadanie sprawdzać takie obiekty, jeśli pojawią się w przyszłości, a nie ulega wątpliwości, że się pojawią. Avi Loeb napisał o przypadku Oumuamua książkę, która wywołała wielkie poruszenie w środowisku astronomów i astrofizyków. I jest to dobra książka, bardzo personalna. Nosi tytuł Pozaziemski. Pierwszy znak inteligentnego życia poza Ziemią. Tytuł, jak Państwo słyszą, mocny i wyraźnie Avi Loeb rzucił na szale losu całą swoją karierę. Ma w tym wprawę, bo w życiu robił to już kilka razy i za każdym razem wygrywał. Urodził się w małej wiosce w Izraelu, gdzie zbierał u swojego ojca na polu grejpfruty, a dziś jest dziekanem Wydziału Astronomii na Harvardzie. Nie martwi się tym, co się z nim stanie, bo jak sam mówi, ma plan B. Wciąż posiada farmę swojego ojca i ma gdzie wrócić. Oumuamua zamieszał w środowisku astronomów i niektórzy z nich lamentowali, mówiąc, że byłoby lepiej, gdyby tego obiektu nigdy nie było. Oumuamua wyrwał ich z zacisznej i komfortowej, wydawałoby się, strefy. Avi Loeb odważył się dokonać czegoś niezwykłego, bo z samego serca akademickiej katedry uderzył w jej skostniałe fundamenty. Nieprzebyta do tej pory tama pękła. O możliwości istnienia życia pozaziemskiego mówi się od jakiegoś czasu. Sonda Kepler odnalazła tysiące egzoplanet. Okazało się, że co najmniej połowa gwiezdnych systemów we Wszechświecie posiada w kolekcji swoich planet także takie jak nasza Ziemia, mające odpowiednią wielkość i odległość od Słońca, pozwalającą na życie biologiczne. Tylko z tego powodu można założyć, że Ziemia nie jest jedynym fenomenem we Wszechświecie, na którym istnieje życie. Jednak temat ten przez dziesiątki lat był tematem tabu. Oumuamua to pierwszy międzygwiezdny obiekt wykryty z Ziemi w październiku 2017 roku przez teleskop na Hawajach na wyspie Maui. I to dlatego nadano mu hawajskie imię Oumuamua, co znaczy pierwszy zwiadowca. Teleskop ten przetrząsał niebo w poszukiwaniu asteroid, które mogłyby zmierzać w stronę Ziemi. I początkowo myślano, że obiekt nie będzie różnił się od innych ciał niebieskich w naszym Układzie Słonecznym, takich jak asteroidy czy komety. Myślano nawet, że Oumuamua jest kometą, ale nie ciągnął za sobą warkocza z lodowych kryształków. Obserwacje Oumuamua przejął wówczas teleskop kosmiczny Spitzer, który próbował znaleźć wokół zwiadowcy ślady węglowego pyłu. Nie ulegało wówczas wątpliwości, że Oumuamua nie jest kometą i zgodzono się, że jest to zwykły kosmiczny kamyk. Oumuamua poruszał się w przestrzeni kosmicznej w sposób intrygujący, bo koziołkował. I dzięki temu, że był oświetlony przez Słońce z różnych pozycji, można było określić jego kształt. I nie był to wcale kształt kosmicznego kamiennego blanta, a raczej naleśnik. Innymi słowy, kosmiczny obiekt miał kształt dysku. Jego wielkość to wielkość boiska piłkarskiego, co w kosmicznej skali znaczy tyle co ziarnko piasku. Dlatego nie udało się zrobić mu żadnego dobrego zdjęcia. Na dodatek odkryto go w momencie, gdy oddalał się od Ziemi i było już za późno, aby przyjrzeć mu się lepiej. Oumuamua odkryto w październiku, a najlepszym momentem do obserwacji był lipiec 2017 roku, bo wówczas można było wysłać w jego stronę CubeSata, który miałby szansę go sfotografować. Tyle, że wówczas jeszcze nikt o Oumuamua nie wiedział. Obliczono jego trajektorię w oparciu o siłę grawitacji Słońca, gdy Oumuamua znów zaskoczył wszystkich astronomów, bo jego poruszanie w ogóle nie pokrywało się z tym, jakiego się po nim spodziewano. Gdyby to była kometa, byłoby to możliwe, bo gazy wydobywające się z roztopionego przez Słońce lodu wpływałyby na jej kurs. Oumuamua nie był jednak kometą. Jedyny sposób, w jaki obiekt mógł zmienić trajektorię swojego lotu, było wykorzystanie odbicia promieni słonecznych. I jest to oryginalny pomysł Avi Loeba. Aby do tego doszło, obiekt musi być płaski i bardzo cienki. I w ten sposób przypomina on żagiel. Tyle, że coś takiego w naturze nie istnieje.
We wrześniu 2020 roku w naszym Układzie Słonecznym spostrzeżono obiekt, który miał podobną charakterystykę jak Oumuamua. Jednak kiedy przyjrzano mu się bliżej, okazało się, że jest to stary człon rakiety nośnej Saturn, która wynosiła misję Apollo na Księżyc. Tak więc obiekt mógł poruszać się dzięki odbiciu promieni słonecznych, ale nie był stworzony przez naturę, a przez człowieka. I to także sugeruje, że Oumuamua nie był naturalnym kosmicznym kamieniem, a czymś stworzonym przez jakąś inną cywilizację. Pytanie więc brzmi, kto za tym stoi i dlaczego ten ktoś przysłał taką sondę do nas? Oumuamua nie był jedynym przybyszem spoza naszego Układu Słonecznego. Wkrótce potem rosyjski astronom amator odkrył kolejny taki obiekt, który na jego cześć nazwano Borysow. Obiekt wyglądał jak typowa kometa i rzeczywiście był kometą. Lepp już wówczas uważał, że Oumuamua był przykładem inteligentnej, pozaziemskiej cywilizacji. Ale Borysow był zupełnie zwykłą kometą. Koledzy astronomowie próbowali wówczas wyperswadować tą jego radykalną koncepcję, mówiąc, że może się pomylił i może rzeczywiście Oumuamua nie był aż tak niezwykły. I na to Lepp odpowiedział, że kiedy spotkał po raz pierwszy swoją przyszłą żonę, uznał, że jest to kobieta wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju. Po niej poznał wiele innych kobiet, ale jego żona nadal pozostała tą wyjątkową osobą. I tak samo jest z Oumuamua. Lepp przeanalizował lot Oumuamua i doszedł do wniosku, że obiekt przyleciał do naszego Układu Słonecznego z okolicy gwiazdy Vega, choć nie jest to takie pewne. Udało się ustalić, że Oumuamua przyleciał z miejsca znanego jako lokalny standard spoczynku, co oznacza, że nie da się precyzyjnie określić, skąd pochodzi. Takie miejsce jest jak wielki parking samochodowy pod supermarketem. Jest tam wiele samochodów, ale nie wiadomo, skąd na ten parking przyjechały. Aby nas odwiedzić, Oumuamua potrzebował być może dziesiątek tysięcy lat lotu, a może nawet i milion lat. I jeśli zgodzić się z prawem Kopernika, to nie jest to jedyny taki obiekt we wszechświecie. Budowane obecnie w Chile kosmiczne obserwatorium astronomiczne o nazwie Vera Rubin będzie w stanie wykryć więcej podobnych obiektów. Jest to teleskop znacznie bardziej czuły niż ten na Hawajach. Potwierdzenie tego, że obiekty takie jak Oumuamua są wytworem jakiejś nieznanej nam inteligentnej cywilizacji, będzie miało oczywiście potężny wpływ na ludzkość. W czasach renesansu Giordano Bruno spekulował, że być może we wszechświecie istnieje wiele planet, takich jak nasza, na których rozwija się życie, takie samo jak na Ziemi. Święta Inkwizycja natychmiast uznała, że skoro coś takiego byłoby możliwe, to oznaczałoby to, że każda z takich planet miałaby swojego Chrystusa. A przecież Chrystus jest tylko jeden. I to przelało kielich win Giordano Bruno, który został za to spalony na stosie. Dlatego z pewnością potwierdzenie, że oprócz nas w kosmosie istnieje ktoś jeszcze, będzie miało wpływ na naszą ludzką społeczność. Avi Lepp bierze udział obecnie w interesującym projekcie finansowanym przez rosyjskiego milionera Jurija Milnera, który chce wysłać pojazd kosmiczny w stronę Proxima Centauri. Pojazd musi pędzić z prędkością co najmniej 1/5 prędkości światła, aby dotrzeć tam w ciągu 20 lat. Technologia, która ma to zapewnić, to żagle świetlne, napędzane potężnym laserem. Taki pojazd ważyłby nie więcej niż kilka gramów. Ale taki lot to nadal daleka przyszłość. I na dziś to już wszystko. Kto ma ochotę dać lajka, to proszę o tym nie zapominać. Diabeł tkwi w szczegółach. Dziękuję. I do usłyszenia. W magazynie Polaraxa mówił Chris Miekina.